Jest w Krakowie na Wawelu taka kaplica, która jest nazywana perłą renesansu. Jest z XVI wieku. To jest kaplica z króla Zygmunta, nazywana Zygmuntowską, Królewską albo właśnie Jagiellońską. I król, sponsor tej kaplicy, poprosił, aby codziennie była w tej kaplicy odprawiana msza święta, wotywna o Najświętszej Marii Pannie, tak zwana roratnia. I to był, wiecie, bardzo dobry pomysł, dobra intuicja króla Zygmunta. Dlaczego? Nam roraty kojarzą się z takim czasem oczekiwania na przyjście Pana. I on to właśnie chciał, żeby człowiek nieustannie oczekiwał na przyjście Pana. Czy to jest Adwent, czy to jest Wielki Post, czy to jest styczeń, czy środek lata. Nieustannie ta msza święta roratnia była odprawiana. Ludzie chodzili z lampionami właśnie po to, żeby nieustannie oczekiwać. No my to znamy, bo księża też ciągle mówią, nawracajcie się. Zobaczcie, że ten proces nawrócenia to nie jest coś takiego, że ach, raz się nawrócę i koniec. To jest właśnie ten proces. Nieustannie się nawracamy aż do końca naszego życia. Nawracamy się, bo za mało kochamy. Zobaczcie, że Pan Jezus kiedyś powiedział, że z miłości będziecie sądzeni. Z miłości do kogo? Do Boga, do drugiego człowieka i do siebie samego. Takie jest przykazanie miłości. Z miłości będziemy sądzeni. Nie z tego, czy w piątek jedliśmy szyneczkę, czy nie jedliśmy szyneczki, ale właśnie z miłości. Wczoraj mówiliśmy o tej miłości do Pana Boga. Jak zrobić, żeby Go bardziej pokochać? Trzeba Go bardziej poznać przede wszystkim, jaki jest naprawdę. Dzisiaj powiemy sobie troszeczkę trudniejszą naukę, bo o miłości do drugiego człowieka. Ale zanim to nastąpi, to pozwólcie, że przeczytam hymn, który znacie. No i być może niejednemu się przypomni czas zaślubin. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Miłość nie pamięta złego. O miłości dzisiaj do drugiego człowieka. Najpierw pewna historia, którą kiedyś usłyszałem od księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia. Otóż kiedy był na pielgrzymce, podeszła do niego pewna kobieta z zapytaniem. No do niego to ciągle podchodzą ludzie z zapytaniem różnym. Otwarty człowiek, fajny arcybiskup. No i podeszła i zapytała, proszę księdza arcybiskupa, mam problem. Czy jak mąż nie daje mi pieniędzy na dziecko, to czy ja mogę mu te pieniądze ukraść? Czy jak mąż nie daje mi pieniędzy na dziecko, to czy ja mogę mu je ukraść? Ksiądz arcybiskup powiedział tak, że kiedy odpowiadał tej kobiecie na to pytanie, to od razu wiedział, że nie może odpowiedzieć tak, możesz albo nie, nie możesz, bo to byłaby zła odpowiedź. Ale zaczął z nią rozmawiać i trzeba było zejść jakoś głębiej w tym rozważaniu na ten temat. Mianowicie, co się zadziało w pani życiu, w waszym życiu, że pani musi mógł pieniądze kraść. Że takie głupoty się robi, że nawet te pieniądze są czymś dla was takim no, niewspólnym. Coś się musiało w tym życiu zadziać. Jak ksiądz odchodzi z kapłaństwa z kobietą, to ludzie bardzo często kobietę winią za to, że ksiądz sobie odszedł z tego kapłaństwa. Ale tam się musiało coś zadziać w tym kapłaństwie tego księdza. Może stracił relację z Panem Bogiem, przestał wierzyć. Jeśli żona zdradza męża albo mąż zdradza żonę, to jest najczęściej konsekwencja jakiegoś długoletniego procesu odchodzenia od siebie. Coś się musiało wcześniej zadziać. Wiecie, jest takie powiedzenie, ciekawe powiedzenie i wydaje mi się, że bardzo prawdziwe. Diabeł tkwi w szczegółach. Diabeł tkwi w szczegółach.
Kiedyś czytałem taką historię o mężczyźnie, którego bolał bardzo kręgosłup. Poszedł do lekarza, lekarz mu jakiś taki mocny ketonal przepisał. Powiedział: panie, schudnij pan trochę, to pana kręgosłup nie będzie bolał. No ten mężczyzna za 3 miesiące umarł. Okazało się, że miał nowotwór. Bo diabeł tkwi w szczegółach. Trzeba badać dobrze. Życie też trzeba w taki sposób przeżyć, żeby zważać na szczegóły. Na szczegóły tego swojego życia. To proza życia, moi drodzy. To jest najważniejsze. Bo zobaczcie, że święta, uroczystości, nawet jubileusze, to są rzadkie sprawy w naszym życiu. To są rzadkie sprawy. Zwykła proza życia. Kochanie, jak się dzisiaj czujesz? Kochanie, jak się miewasz? Ładnie dzisiaj wyglądasz? To tak fajnie by było, gdyby żona umiała podziękować mężowi, jak ty fajnie ten samochód prowadzisz, tak bezpiecznie nas wozisz po tym świecie. Tyle lat wspólnie przeżyliśmy. Kochanie, jak ty mi dobrze gotujesz w domu. Umieć zobaczyć, zauważyć drobne rzeczy. To jest miłość. Porozmawiać z kolegą, z którym się dawno nie rozmawiało. To jest miłość do drugiego człowieka. Proste rzeczy. Proste rzeczy. Tu nie trzeba, moi drodzy, jakiejś wielkiej filozofii, jeśli chodzi o miłość. Na początku człowiek sobie wyobraża, że ta miłość to jest jakaś taka wielka rzecz. To jest zwykłe życie, proza życia. Bez złośliwości, bez jakiejś niepotrzebnej niegrzeczności, z przebaczeniem, z jakąś taką miłością miłosierną, z cierpliwością. Takie zwykłe życie. I teraz, moi drodzy, trochę trudniejszy temat, bo powiemy sobie o takim mocnym braku miłości, o przekleństwie, a może zanim o przekleństwie, to właśnie powiemy sobie o braku przebaczenia. O braku przebaczenia. Bo zobaczcie, że to też dotyka tej sfery naszej międzyludzkiej relacji, tej sfery naszej międzyludzkiej miłości. Zobaczcie, że jak idziemy do konfesjonału, to nie ma możliwości, żeby Pan Bóg nam nie przebaczył. No właściwie jest taka możliwość. Jak człowiek nie chce się poprawić, jak przyjdzie do mnie złodziej do konfesjonału i powie: proszę księdza, kradnę i będę dalej kradł, proszę Pana, musimy przełożyć tą spowiedź i to rozgrzeszenie na inny termin, na inny czas, jak Pan będzie chciał się nawrócić. I to jest jedyny motyw, kiedy człowiek nie może uzyskać rozgrzeszenia w konfesjonale, przebaczenia od Pana Boga. W innych przypadkach to jest niemożliwe, żeby idąc do konfesjonału nie uzyskać przebaczenia. I chodzimy i czasami spowiadamy po wiele razy z tych samych grzechów i Bóg nam zawsze przebacza. Wiecie dlaczego? Ponieważ na krzyżu Pan Jezus powiedział do swojego Ojca: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I od tego momentu my ciągle możemy chodzić i się spowiadać, bo my naprawdę nie wiemy, co czynimy, co robimy w tym naszym życiu. I z przebaczeniem to jest tak, że to jest taki warunek potrzebny. I sine qua non, jak mocno by powiedział, mądrze by powiedział, odnośnie innych rzeczy, odnośnie uzyskania na przykład łaski od Pana Boga. Jeśli chcemy coś uzyskać od Pana Boga, to najpierw musimy przebaczyć drugiemu człowiekowi. W modlitwie Ojcze Nasz pewnie nieraz się modliliśmy, może na co dzień się modlimy tą modlitwą, jest takie zdanie: przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy naszym winowajcom. Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy naszym winowajcom. Prowadzę od czasu do czasu takie modlitwy o uzdrowienie, modlitwy wstawiennicze, modlitwy charyzmatyczne. Prowadzę tutaj to w tym naszym głównym kościele w Miliczu. Raz w tygodniu mamy adorację z uwielbieniem, z uzdrowieniem. I czasem modlimy się wstawniczo i pamiętam taką modlitwę o uzdrowienie pewnej kobiety. W Oławie to było. Wiele lat temu przyszła pani do mnie, tam się modliłem jeszcze z jedną osobą, prosić o zdrowie. Też nowotwór, jakieś inne choroby, nie wiadomo, o co chodzi, ból kręgosłupa. Nagle się zwaliło to wszystko na nią. Ja tak się modlę i nagle przyszła do mnie myśl: zapytaj tą panią o brak przebaczenia. No i tak odważnie zapytałem: proszę pani, a czy pani w pani życiu przypadkiem nie ma jakiegoś braku przebaczenia? I ta pani do mnie właściwie wykrzyczała: proszę księdza, nie przebaczyłam i nigdy nie przebaczę. No to tak cierpliwie: proszę pani, a o co chodzi? Proszę księdza, moje dzieci 1 000 000 złotych mi ukradli. Pojechali sobie do Stanów. Gdzieś tam jakiś kantor miała, nieważne.
Ja nie wiem, co tam tej rodzinie musiało się zadziać w przeszłości, że dzieci musiały kraść pieniądze matce. Jest to tragedia, bez wątpienia, ale Pan Jezus mówi: przebaczam wam wasze winy, jak i wy przebaczacie waszym winowajcom. Nie jest ważna, proszę Pani, żadna spowiedź, którą Pani odbyła, jak Pani w sercu miała nieprzebaczenie do swoich dzieci. Nawet jeżeli to jest jakiś ból niesamowity. Wszystkie Pani spowiedzi, wszystkie komunie święte były wręcz świętokradztwem. Właśnie dlatego, właśnie z tego prostego powodu, bo Pani nosi w sercu nieprzebaczenie do drugiego człowieka. Co to jest, moi drodzy, to przebaczenie? To jest trudna rzeczywistość, bardzo często trudna rzeczywistość. To jest taki akt woli, że ja przebaczam temu, który mnie skrzywdził, zranił, coś źle powiedział. Wiecie, czasem mogą być emocje różne, mogą być uczucia różne. Możemy sobie wyobrazić kobietę, która na przykład została seksualnie wykorzystana. Co tam musi się dziać na poziomie uczuć, na poziomie emocji, na poziomie pamięci? Pan Bóg to może wszystko uzdrowić. Ale wiecie, kiedy człowiek nosi to nieprzebaczenie, to nawet lekarze mówią, że to się zdrowotnie odbija na człowieku. Coraz częściej się mówi o tym, że choroby duchowe jakieś odbijają się na ciele naszym i chorujemy, bo duchowo jesteśmy chorzy, bo nosimy nieprzebaczenie, jakąś agresję, złość i to się odbija zdrowotnie na nas. Więc Pan Jezus mówi i prosi: przebaczajcie. I choćbyś emocjonalnie do końca życia nie dawał sobie z tym rady, to trzeba dzisiaj w domu czy po mszy świętej uklęknąć i w sercu powiedzieć: Panie Boże, przebaczam lekarzowi, który coś mi złego powiedział, nauczycielce, może księdzu, który coś mi nakrzyczał kiedyś, może tym politykom trzeba wybaczyć, może mężowi, może żonie, może dzieciom. Mamy wiele osób, którym trzeba przebaczyć, bo nieustannie jesteśmy w tym naszym życiu ranieni. Jak się człowiek modli o cokolwiek, to myślę, że to jest pierwsza rzecz, która blokuje nas na przyjęcie łaski. Brak przebaczenia. Ojciec de Grandis, który się modlił o uzdrowienie nad ludźmi, taki charyzmatyk, bodajże jezuita, on kiedyś powiedział tak, że uzdrowienie, jak człowiek chce być uzdrowiony, to się równa Eucharystia, czyli ta ofiara Jezusa Chrystusa, plus uwielbienie też w Eucharystii, czyli to, że śpiewamy i uwielbiamy Pana Boga, i plus trzecia rzecz, przebaczenie. Uzdrowienie się równa Eucharystia plus uwielbienie plus przebaczenie. Być może dlatego nie otrzymujemy łask od Pana Boga, bo nosimy w swoim sercu jakąś zadrę w postaci właśnie nieprzebaczenia. Nieprzebaczenia. Ile osób, ile, moi drodzy, osoby zmarłe dałyby za to, żeby móc tutaj wrócić z czyśćca i powiedzieć: przepraszam. Ile one by za to dały, ale nie mogą. Ale już nie mogą. Kochać drugiego człowieka to też właśnie znaczy przebaczyć. I moi drodzy, grubsza sprawa. Przekleństwa. To jest niestety w Polsce bardzo często obecne. Jak czasem słucham Polaków, jak rozmawiam o polityce, to uszy więdną. Uszy więdną, sami wiecie, jak to bywa. Wiecie, że my ludzie dostaliśmy od Pana Boga mandat do tego, żeby czynić sobie ziemię poddaną. Nikt nie ma takiej władzy na tym świecie jak człowiek od Pana Boga. Mamy potężną władzę od Boga. Zły duch, o którym często się mówi, o egzorcyści o tym mówią, zły duch nie ma żadnej władzy. Chyba że człowiek mu tą władzę da nad sobą i nad światem. Przez co? Przez grzech i na przykład przez przekleństwo. Jutro powiemy sobie o jeszcze innej rzeczywistości, kiedy odejmę diabłu władzę nad swoim życiem. Ale to już jutro. Natomiast kiedy przeklinamy drugiego człowieka, to zły duch się tym człowiekiem zajmuje. Ile razy ja tak słyszałem, jak pani przychodziły do mnie: proszę księdza, ja tego mojego męża pijaka to tak poprzeklinałam, tak go poprzeklinałem. No to proszę pani, na pewno mąż się nawróci. No nie, proszę księdza, nie nawróci się. No, pewnie jeszcze gorzej jest. Jeszcze gorzej, proszę księdza. No właśnie dlatego. Dlatego w Piśmie Świętym jest napisane bardzo mądre zdanie. Módl się za swojego króla, czytaj, za swoich polityków, ponieważ od nich zależy twoja pomyślność. Jeśli poprzeklinasz swoich rządzących, czy ich lubisz, czy ich nie lubisz, no to diabeł się nimi zajmie. A jak się zajmie nimi, to zajmie się i nami. Więc przekleństwo, moi drodzy, to jest bardzo poważna rzecz. Ich przekleństwo
albo egzorcysta, albo ksiądz może ściągnąć. My możemy odwołać. Ale co złego narobimy przekleństwem? No to już nasze, albo złego ducha. Podajemy mu władzę. Odejmę mu władzę. Jeszcze jeden taki temat związany z miłością drugiego człowieka. Teraz proszę, abyście się nie zgorszyli mną. Chodzi mi o dowcipy. Miałem kiedyś taką sytuację, że jechałem na rekolekcje ignacjańskie do sióstr zawierzanych, do takiej miejscowości Bliznę bodajże się nazywa, na wschodzie Polski. I postanowiłem się porządnie wyspowiadać. Na Jasnej Górze, tam jest kaplica spowiedzi, jest Pan Jezus. Przyjechałem sobie, uklęknąłem sobie w tym kościółku, w tej kapliczce i tak pytam, Panie Jezu, jakie ja mam w ogóle grzechy, bo tak nie przypominam sobie za bardzo. To jest w ogóle bardzo dobre, żebyście pytali Ducha Świętego, jakie macie grzechy, bo żaden człowiek nie jest sędzią w swojej sprawie. A Duch Święty jest też posłany po to, aby przypomnieć człowiekowi grzechy. Jak zaczniecie modlić się do Ducha Świętego, żeby powiedział wam, jakie macie grzechy, no to wam przypomni sprzed 40 lat grzechy, z których się nigdy nie wyspowiadaliście. Naprawdę. Całe mnóstwo takich historii mam. Tylko to ludziom powiedziałem. Módlcie się do Ducha Świętego, żeby przypomniał wam grzechy. I w konfesjonale to słyszałem. Proszę księdza, przypomniał mi Duch Święty. Przypomniał. I wiecie co, jak się tak zapytałem w tej kaplicy Pana Jezusa, z jakich grzechów mam się wyspowiadać, tylko proszę, nie gorszcie się księdzem teraz. No to usłyszałem takie, dosłownie usłyszałem, takie natchnienie miałem. Wyspowiadaj się z dowcipów przeciwko, albo nie przeciwko, tylko o czarnoskórych. No to dobrze, dowcipy o czarnoskórych, no może gdzieś tam kiedyś mówiłem, na pewno tak. Dowcipy się różne mówiło w życiu. Idę do konfesjonału, ustawiam się w kolejce i nagle ojciec wychodzi, taki starszy zakonnik wychodzi i mówi, proszę księdza, nie proszę księdza, tylko proszę pana, niech proszę poczekać, jest zmiana wart, ja muszę iść, zaraz przyjdzie nowy ojciec. I przyszedł nowy ojciec, czarnoskóry Paulin. Chciałem uciec stamtąd, ale nie uciekłem. Wyznałem mu to, jak już zostało powiedziane, to ten grzech, który miałem na sumieniu. I później, jak to kiedyś mówiła młodzież, z tej Jasnej Góry paliłem wrotki tak szybko, że jechałem na te rekolekcje swoje, że miałem kolejne grzechy, bo prędkość przekroczyłem. Tak szybko uciekałem z tej Jasnej Góry. Tak mnie Pan Bóg doświadczył wtedy, niesamowicie. Ale tak sobie pomyślałem dzisiaj, czy wy kiedykolwiek spowiadaliście się z dowcipów, już nawet nie tych niemoralnych i tych ohydnych, które mamy, zboczonych, bo czasem mamy, ale z tych właśnie, o Żydach, o czarnoskórych, o blondynkach, o księżach, o policjantach. To są umiłowane dzieci Boga. A my się tak po prostu potrafimy śmiać. Ktoś powie, może ksiądz przesadza teraz. Wiecie, mnie też w seminarium o tym nie uczono, że dowcipy to grzech. Ale Pan Jezus mnie tego nauczył. I to do końca życia lekcję tą zapamiętam. I moi drodzy, jeszcze na koniec. Już taki ostatnia rzecz. Ostatnia sprawa. Bo mówimy sobie o miłości do drugiego człowieka, że wiele jest tej kwestii do naprawienia w naszym życiu, ale są jeszcze ludzie tacy, którzy są świętymi i są w niebie i my też za mało ich kochamy. I przez to też za mało kochamy siebie. Chodzi mi o tych wszystkich świętych, którzy właśnie są w niebie. My wierzymy jako katolicy, chrześcijanie w świętych obcowania. Wiecie, łatwe czasy to już były na świecie. To mówią mi wszyscy. Od księży po biznesmenów. Łatwo to już było na tym świecie. I te wojny, i to wszystko, coś jest nie tak na tym świecie. To łatwo już było. I w Kościele będzie też coraz bardziej hardkorowo, można powiedzieć. I będziecie mieć coraz większe problemy z wiarą. Zobaczycie. Będziecie słyszeć o aferach księży coraz częściej, jak księża odchodzą z kapłaństwa. I żeby nie powariować i żeby dać sobie radę, to trzeba mieć wstawienników. Trzeba mieć pomoc z góry. Pan Bóg, Duch Święty, oczywiście, że tak. Ale ponieważ wierzymy w świętych obcowanie, to warto też prosić o pomoc swoich patronów. Tylu ich mamy. Ze chrztu jednego albo dwóch, z bierzmowania, patron albo patronka parafii. No i ta największa wspomożycielka, która jest naprawdę niesamowita Matka Boża,
to jest niesamowita wstawniczka. To jest kobieta, która ona ma wszystkie cnoty w stopniu doskonałym. Bo wiecie, że niektórzy święci, zanim byli świętymi, to byli niedoskonali. Święty Augustyn, wspomniany wczoraj, grzesznik, rozpustnik, nawrócił się, został świętym. Ale Maryja niepokalanie poczęta. Ona miała doskonałą wiarę. Skąd to wiemy? Pamiętacie, jak Pan Jezus umarł, złożono go do grobu, to później, na trzeci dzień, najpierw Maria pobiegła, zobaczyć, czy on tam jest, potem Jan, potem pobiegł Piotr razem z Janem. Matka Boża nie pobiegła, bo ona wierzyła w to, co Pan Jezus mówił. Apostołowie widzieli cuda, słyszeli nauczanie. Pan Jezus wiele razy zapowiadał, że będzie musiał być zabity, ale zmartwychwstanie. Nie wierzyli. Maria wierzyła. Ona miała idealną nadzieję. Idealną. To był człowiek nadziei. I miała niesamowitą miłość. Kochała każdego. I do dzisiaj kocha. Ilu grzeszników, ilu ludzi takich, którzy odchodzą na manowce, nawraca się dzięki Matce Bożej. Dlatego warto zawierzyć swoje życie Matce Bożej. Jeden z księży mi mówił, proszę księdza, niech ksiądz to robi codziennie. Zawierza siebie Matce Bożej, bo ksiądz nie da rady w tym kapłaństwie. Jan Paweł II miał, jak jeździł na pielgrzymki, dwie książki ze sobą. Traktat o prawdziwym nabożeństwie Najświętszej Maryi Panny, no i kapłański brewiarz. Oddał się całej Matce Bożej i zwyciężył. I zwyciężył. Prosimy, moi drodzy, właśnie dzisiaj może przez Marię, aby uczyła nas miłości do Boga, ale też do drugiego człowieka, tego, który jest blisko, ale też tego, który jest daleko, który być może jest w naszej opinii naszym wrogiem. Amen.